Cześć, siema ludziska, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcineczek z Farminga 19, seria Spadkobierca. Jestem mega przeszczęśliwy, bo udało mi się tutaj i uruchomić Farminga, bo jak wiecie, miałem problemy. To po pierwsze. Po drugie, udało mi się nawet odzyskać całego sejwa na Woli Brudnowskiej. Co prawda, nie jest z tymi maszynkami, które były jeszcze wcześniej, czyli z czwórką i z tym zatorkiem, który tutaj widzicie, ale z tą nowszą maską. Co prawda mam 30 dalej, także bardzo się cieszę, bo no tutaj jak na razie to ta seria z 30 musi być. Także mam 30, mam tego zatorka, którego miałem wcześniej, zanim się zaczął pierniczyć w tej starszej wersji. Co nawet fajniejsze, że gospodarstwo udało mi się odzyskać również w takim stanie, jak był ten ostatni odcinek, czyli jest gospodarstwo nienaruszone, co zobaczycie w późniejszej części odcinka. Więc tak, dopóki się nic tutaj nie pierdzieli, to będę jechał dalej na tym sejwie. Sejw ma lekko ponad 100 godzin już. Żeby was nie skłamać, 102 i coś tam z haczykiem, coś o chyba około 103 godzin już jest. Jak na razie jest w miarę w porządku. Co prawda są lagi, jak jadę w stronę gospodarstwa. Ale to chyba będzie po prostu normalne, że tutaj te lagi będą, no bo jak już wspominałem wcześniej, nie mam jakiegoś mega dobrego kompa. Więc ja tutaj za dużo też wymagać nie będę, że mam chodzić wszystko ładnie, pięknie. Jak sobie nazbieram pieniędzy, to wtedy sobie jednostkę wymienię na dużo, dużo lepszą. I żeby tutaj ten farming lepiej chodził. Jeżeli mi się uda, no to jeszcze tutaj na 19, jeżeli nie, no to na 22 będę musiał na bank zmienić kompa. No bo z tego, co widzę już w co tutaj Gianci pokazują, no to już wiem, że na pewno tutaj ten obecny komp, który tutaj stoi obok mnie, no po prostu nie pociągnie już 22 farminga, także na 22 na pewno już będę musiał jednostkę zmienić. Ale dobra, bez zbędnego pierdzielenia przechodzimy tutaj do rozgrywki. Jak możecie dobrze pamiętać, kojarzyć, w jednym z ostatnich odcinków wam mówiłem, że jest do wylicytowania pole. Pole tutaj o łącznym areale ponad 5 hektarów. Jak dobrze pamiętam, 5,20 chyba, czy 5,30 jakoś tak. I powiem wam, że udało mi się wydzierżawić. Dałem najwyższą cenę i pole jest moje na własność. Także mogę z tym polem zrobić, co będę chciał. Mogę je po prostu sprzedać, mogę je oddać komuś w dzierżawę, albo też mogę po prostu sobie tutaj prowadzić tutaj jakieś uprawy. Także tutaj ten kawałek, który jest, ja się może podniosę, sorry za tą piłę, ale tak, tutaj ten kawałek, który jest, no to jest jakieś dobre 4 hektary, 4, może 4,20. Tutaj obok ten mniejszy kawałek to jest, no nie wiem, tak na oko 0,80, może coś koło hektara. Także jakby to tutaj całość złączyć, no to powiem wam, bardzo fajny, spory kawałek, ale niestety łączyć tego nie będę, no bo tutaj jest droga. Co mi tu znowu przechodzi? Tutaj przechodzi droga i droga niestety jest gminna, więc z tej drogi przeorać niestety nie mogę. Ale dobra, także co? Biorę się tutaj za moją 30. Jeszcze tylko sobie sprawdzę głośność. Dobra, zrobimy na 40, żeby nie było za głośno. I co? Ruszamy tutaj z
na ostro już dalej z wapnem, także rozsiejemy sobie wapno. Pojadę tutaj na tym małym polu. Zrobię sobie tutaj małe pole. I potem przejadę się na gospodarstwo. Pokażę Wam, że gospodarka jest na razie jeszcze nieruszona. Zaczepię się pod beczkowóz i pojedziemy lać sobie gnojowice na te pole, na które miałem rzepak. Ten rzepak szedł, słoma z rzepaku szła w baloty. Ze zmian tutaj jeszcze to na pewno mam tutaj mniejszą łyżkę do 30. Dlaczego mniejsza? Po prostu lepiej ona pasuje. To jest raz, a dwa, jak widzicie, ma tylko 500 kilo ładowności ta łyżka i nie potrzebuje z tyłu mieć obciążnika, co na pewno mi tutaj trochę ułatwia rozgrywkę, bo nie muszę wtedy się pierniczyć z doczepianiem, odczepianiem i tego typu podobnych rzeczy. Dobra, także pierwszy tutaj rozsiewacz mamy. Jak widzicie, dźwięki sobie też w zatorku zmieniłem, także też bardzo fajnie. Chwila. Aha, dobra, jest rozłożone. Wiecie co, ja się chyba tutaj wycofam. Ja się wycofam i sobie polecę tutaj od tej strony. Teraz tak, ja mam tutaj właśnie zaupdate'owany ten mod dawkowania. Zrobię sobie na razie na 4. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wszystko wyglądać. Także ruszamy. O, widzę, muszę odbić trochę do lewej. No i ciut za szybko. Takie 10 myślę będzie w porządku. Nie chcę też tutaj za dużej tej dawki ustawiać, ponieważ to, co mam tutaj przywiezione, chciałbym, żeby mi tutaj jak najwięcej wystarczyło na te pola, więc chciałbym tutaj jak najwięcej sobie tutaj tego zaoszczędzić. No, także też jak możecie zauważyć, udało mi się tutaj ustawić z powrotem na niskie ustawienia. Dlaczego gram na niskich? No tak jak już mówiłem, mam słabego kompa i niestety no komp mi po prostu nie wyrabia na średnim ustawieniu nawet, na średnich ustawieniach, więc no mam tutaj te ustawienia niskie. Na pewno to wpływa jakoś tutaj na rozgrywkę, znaczy w sensie gleba jest po prostu gorzej wygląda. To jest tylko ona w jedną stronę, ale za to, jak widzicie, nie mam lagów. A wolę nie mieć lagów, a mieć gorszą tutaj glebę, niż na odwrót. Więc postanowiłem, że zaryzykuję i ustawię z powrotem niskie ustawienia. No i jak widzicie, no udało się, wszystko działa, także nie ma problemu. Widzę, że ja tutaj chyba na jednym rozsiewaczu chyba zrobię całe to małe pole, więc chyba sobie ciut zwiększę, ale to zaraz jak dojadę tutaj do końca. Ustawię takie, zobaczymy na 5, jak to pójdzie. Może będzie w porządku, może nie, zobaczymy. Ja
to tutaj schodzi. No, już idzie lepiej, także myślę, że na te 5 ton na hektar powinno być w porządku. Dobra, także lecimy sobie tutaj dalej. Teraz chciałbym jeszcze poruszyć temat odnośnie kombajnu tutaj, jaki bym chciał na tej serii zakupić. No, mogę w sumie wam chyba powiedzieć już, jaki miałem plan tutaj. Miałem plan taki, aby zakupić starą wersję kombajnu firmy New Holland. Znalazłem bardzo fajny kombajn New Hollanda. Dokładnej nazwy nie wiem, ale to jest chyba New Holland TX5050 czy 5050. Nie wiem, jakieś takie podobne oznaczenie on tam ma. I po prostu sobie wziąłem ten kombajn po prostu na innym save'ie sobie go chciałem przetestować. Powiem wam ogólnie, że kombajn jest no fajny, podoba mi się. Ale niestety go nie kupię. Dlaczego? No bo jest za słabo dopracowany. Niby ma dodaną sieczkarnię z tyłu, znaczy sieczkarnię. Mam tutaj na myśli nie sieczkarnię, tylko po prostu noże tnące do słomy. Niby ma dodane, ale one po prostu nie działają. Także cały czas wszystko tak jak leci, by wszystko szło po prostu na słomę. Co nie do końca mi się podoba. No ale jakoś może bym to przeżył. To jest raz, a dwa ma też po prostu header też niedopracowany. W sensie takim, że po prostu motor wideo nie idzie ustawiać góra, dół, przód, tył. I po prostu no jest za słabo zrobiony. Ja niestety na modelingu tutaj się aż tak dobrze nie znam, żeby sobie to poprawić. Więc nie wiem, będę szukać jakiegoś innego kombajnu. Na pewno chciałbym jakiś starszy kombajn. Może po prostu będzie to kombajn tak jak chciałem kupić zaraz po Bizonie chyba, albo przed Bizonem jeszcze nawet. Tak, przed Bizonem ja go chciałem kupić, ale że właśnie wyszła ta paczka tych Bizonów na LS portalu, więc stwierdziłem, że no musi najpierw być Bizon, później coś innego. Więc jeżeli nie znajdę nic innego, no to będzie właśnie ten kombajn, ten, który właśnie chciałem tutaj na tej serii kupić jako pierwszy, więc po prostu będzie najprawdopodobniej jako kombajn numer 2. Nie będę wam tutaj na razie nic zdradzać ani spoilerować, jaki to będzie. Niech to będzie po prostu niespodzianka. Dobra, mamy tutaj gotowe. Także lecimy sobie dalej. Przejadę tutaj. Czekajcie. No właśnie. Mam ten zrąbany tutaj moduł dawkowania, bo za każdym razem muszę tutaj niestety to ustawiać. Ale chyba 5 będzie za dużo. Stawmy takie 4 i 4. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Znaczy, jak to będzie schodzić. Dobra. Polećmy sobie teraz od tej strony. No tutaj nie zostanie taki paseczek, ale wszystko się da zrobić. No, także tak to jak na razie wszystko wygląda.
Tutaj sobie poprzeczne, które zrobię później. Co tutaj dalej jeszcze odnośnie gospodarstwa? Jeżeli nie zacznie mi z powrotem lagować, to myślę, że gospodarstwo jak na razie takie zostanie. Nie daj Boże odpukać w niemalowany tfu, tfu, tfu oraz wypluć przez lewe ramię. Odpukać, by się coś zaczęło tutaj dziać, to już mam mniej więcej plan. Znaczy plan. Plan w sensie takim, że wiem, jakie budynki bym chciał tutaj inne sobie poustawiać, jeżeli będzie tutaj zajdzie taka konieczność. Oczywiście mam nadzieję, że nie, że będzie wszystko tutaj w porządku, jak na razie jest w porządku. No ale wiecie, to jest tylko farming, więc tutaj się można spodziewać wszystkiego. Sam się przekonałem na własnej skórze, że to jest tylko farming i może tutaj się naprawdę stać wszystko. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Natomiast jeżeli będzie wszystko ok, no to tak, zostanie. Ale na pewno, jeszcze wracając jeszcze raz do tego gospodarstwa, na pewno jeżeli zacznie lagować, co tfu, 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 jeszcze raz, to prawdopodobnie będzie to w tym samym miejscu gospa, ale po prostu będzie to w takiej formie, że trochę tutaj nierealnie sobie przejadę, po prostu będzie to w takiej formie, że będzie w tym samym miejscu, ale będzie po prostu przebudowany. I czy to będzie na nowym save'ie, czy to będzie na tym save'ie, to tego nie wiem. Najprawdopodobniej będzie to na nowym save'ie. Dobra, ja sobie teraz pozwolę tutaj zostawić tą 30 oraz ten rozsiewacz. Ok, lecimy na gospodarstwo. I na gospodarstwie wam teraz pokażę, że tutaj gospodarstwo jest nienaruszone. Zaczepimy sobie. Co sobie zaczepimy? Beczkowóz i pojedziemy rozlać chociaż jedną tutaj beczuszkę. Także zobaczymy, jak to tutaj się będzie rozlewać tą nową beczką. Nie wiem, czy na nagraniu to widać, ale ja tutaj na swoim monitorze niestety widzę, że lagi tutaj są niestety w kierunku, jak jadę na gospę. Ale tak jak już to powiedziałem na początku, że w kierunku gospy, no niestety, ale te lagi no będą. I choćbym tutaj, nie wiem, stanął na głowie, żeby tutaj na tym save'ie coś zrobić innego, żeby nie po prostu nie tworzyć wszystkiego od nowa, no niestety raczej to będzie niemożliwe. Więc nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko tutaj, jak to wszystko wyjdzie. No także jak widzicie, wszystko jest tak, jak było wcześniej. Jest cały ten płot, wszystko jest. Może też być przyczyną tego, że po prostu OBS, bo jak wiecie lub nie, nagrywam OBS-em. I może też być przyczyna tego, że po prostu OBS laguje. Nie mówię, że nie. No ale niestety innego programu na razie tutaj nie mam. Może coś znajdę innego. No ale tak myślę, że raczej chyba tutaj zostanę przy OBS-ie. Chodź się, panie, dobra. Żdzichu betoniarz jedzie, to lepiej mu nie wyjeżdżać. Noż, kurde, jeszcze jeden tutaj jakiś jedzie. No szybciej, panie!
Dobra, także lecimy tutaj do sąsiada na gospodarstwo. No, także tutaj jeszcze będę musiał sobie porozsiewać nawóz, nie, nawóz, wapno. Także trochę tutaj tego wapnowania będzie. No, jak widzicie, albo i nie widzicie, bo niestety drugiego monitora nie mam, więc nie wiem, czy to na nagraniu, czy na nagraniu są te lagi, czy nie, ale ja po prostu tutaj, jak jadę przez wioskę, no to niestety delikatne lagi mam, ale może się coś po prostu uda jeszcze wykombinować takiego, że te lagi tutaj ustąpią. Dobra, lecimy dalej. Także zaraz będziemy tutaj u sąsiada na gospodarstwie. Tutaj raczej ruchu nie ma, także bezpiecznie sobie możemy wyjechać. Nie wiem, czy on tutaj, bo tutaj do tego sąsiada jedziemy. Nie wiem, czy on tutaj węża ma, czy nimo. Bo ta moja beka tutaj obsługuje Manure System. Czy on tutaj ma węża? Nie ma węża. Kurczę, no. A czy bez Manure System ja tutaj napełnię? Tego nie wiem. Ja niestety węża też nie mam. Ale ewentualnie, jeżeli bez węża nie pójdzie tutaj napompować, napełnić. Wiecie, bo chyba źle podjechałem. No, niestety nie idzie. Dobra. Więc zrobimy sobie to w inny sposób. Wiem, że będzie to nierealnie, wciul nierealnie, ale naprawdę nie chcę tutaj tracić czasu, żeby szukać w sklepie węża, więc zrobimy sobie to po prostu w taki sposób. To jest woda, to jest chyba gnojówka, tak, to jest gnojówka. No, przepraszam Was bardzo, że w taki sposób, no ale no nie chcę już tutaj tracić czasu na to, żeby tutaj szukać tego węża. Po prostu na następny raz już to sobie ogarnę przed odcinkiem. Więc co, lecimy z powrotem, rozlejemy sobie tą jedną beczuszkę tutaj i będziemy sobie odcineczek kończyć. Także bardzo fajna beczka. Wydaje mi się, że idealnie pasuje właśnie tutaj pod tego zatorka. No i na pewno będę chciał, żeby ona tutaj została ze mną na dłuższy czas. Także fajnie, fajnie by tutaj to wszystko wyglądało. Dobra, także lecimy z powrotem tutaj. Zobaczymy, czy teraz też lagi będą. Czy ja będę tutaj widział, że są lagi? Na razie idzie płynnie, w miarę. Nie jest źle na razie. Jest w porządku jak na razie. No tutaj się zaczynają jakieś dziwne lagi, ale to mówię, ogarnie się to wszystko. Jeżeli będą te lagi występowały, no to się tutaj to jakoś uogarnie. Dobra. Po polnej tak będziemy zapierdzielać szybko. Żeby nie było tutaj, że po polnej jadę jak taki dzik.
Dobra. Ok, tempo mas sobie ustawię na 11. Jak to tutaj wygląda? Dobra, ustawimy na razie na 11 metrów sześciennych na hektar. Zobaczymy, jak to będzie tutaj schodzić. Widać? Widać. Myślałem, że nie widać tej gnojówki. Myślę, że takie 14, o nie, 12, myślę, że będzie w porządku. Tak mi się wydaje, że dosyć szybko to tutaj leci, chociaż w sumie patrząc tutaj na procenty, no to nie idzie jakoś zbytnio szybko. Ale to może i dobrze. Nie będzie tyle latania. Także tak jak już wam powiedziałem wcześniej, rozleję sobie tutaj tą jedną beczuszkę. Może akurat się uda tak, że wyjdzie całe pole. Całe pole, pole. Więc fajnie by było. Jeżeli nie, no to trudno. Resztę sobie najwyżej zrobię już poza odcinkiem. Bo tak naprawdę mam chyba tutaj tylko te pole do rozlania gnojowicą. Tak sobie myślę. Słomę jeszcze miałem tam na tym małym kawałku, które dzierżawiłem. No i tam z racji tego, że no rezygnuję z tego, znaczy rezygnuję, bym nie zrezygnował z tego pola, ale po prostu inny gospodarz, od którego tutaj to właśnie te pole dzierżawiłem, jednak się namyślił, że wraca z pracy do gospodarzenia. I po prostu rozwiązał ze mną umowę. No, a że ja się z nim po prostu kłócić nie będę, więc te pole mu stwierdziłem, że oddam z powrotem. Dobra. No tak widzę, że jednak nie zrobię całego pola. No ale dobra. Mniejsza, mniejsza o to. Ważne, że w końcu to, co od kilku odcinków już wam obiecałem, to w końcu to wykonałem. No, także za chwilę pewnie mi się tutaj skończy gnojówka w tej beczce. Także zaraz sobie tutaj odcineczek skończymy. No, także to, co chciałem wam wszystko powiedziałem na tym dzisiejszym odcineczku. A może się uda całe? Fajnie by było. Także to, co chciałem, to wam chyba wszystko przekazałem w tym dzisiejszym odcinku. Ten odcinek, który nagrywam teraz właśnie, dzisiaj, to jest, on będzie opublikowany jeszcze dziś. Czyli to będzie, znaczy będzie, jest to, już wam zaraz powiem, sobota 31 lipca. Także tak to tutaj wygląda. No i fajnie, udało się zrobić całe pole, także bardzo fajnie. Tutaj widzę, że jest coś niedolane jeszcze. Okej, okay, no i gitara. Także beczka dobrana
mega zajebiście, bym to wiedział. Także jest super. Dobra. Także wracamy na gospę i odcineczek sobie kończymy. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać, jak prawie w kierunku gospy i na samym gospodarstwie. No, także w końcu zrobiłem to, co wam obiecałem, to, co chciałem. I fajnie, że udało się zrobić jedno, jak i drugie pole od A do Z. Bo jak wiecie też w poprzednich odcinkach nie wszystko mi się udawało zrobić na jednym odcinku. No i te lagi niestety są w kierunku gospy. Także no nie wiem, no zobaczymy. Na pewno wiem jedno. Chcę tutaj, jak już działa i nagrywam dalej, na pewno już tutaj na tym save'ie chcę dociągnąć do końca ten sezon. Także poobserwuję jeszcze tutaj, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jeżeli będzie tak samo lub gorzej, to wtedy będę myślał, żeby się przenieść na nowego save'a, ale oczywiście na tej mapie, bo naprawdę mapka jest przekozacka i wydaje mi się, że jest tutaj najlepszy klimat pod takie maszynki, jak mam. Także co? To by było na tyle. Dzięki za dotrwanie do końca. Jeżeli dotrwałeś do końca, zostaw łapeczkę w górę. Nawet jeżeli nie dotrwałeś do końca, to mimo wszystko zostaw łapeczkę w górę, bo to jest naprawdę motywujące bardzo. Jak i też podnosi statystyki na tym kanale. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, koniecznie z dzwonem, aby być z wszystkim na bieżąco. I myślę, że to by było na tyle. Aha, i jeszcze zostaw komentarz. Jeżeli będzie miły komentarz, to przypnę ci serduszko. No, także to tyle. Dzięki i do następnego. Szała!